Witajcie, witajcie. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, czy kawa ma znaczenie, jeśli chodzi o wchłanianie leków, czy można sobie pozwolić na poranną kawkę, przyjmując hormony, na przykład tarczycowe. Jeśli można, to w jaki sposób to robić, żeby było bezpiecznie i skutecznie leczone zaburzenie tarczycy. Jeśli nie, to dlaczego, albo jak sobie z tym radzić. Generalnie kawa pogarsza wchłanianie leków. Było to badane na różnych preparatach, natomiast udokumentowano, i to pewnie Was najbardziej interesuje, wpływ kawy na wchłanianie hormonów tarczycy. Dlatego mówię, że pewnie najbardziej, dlatego że niedoczynność tarczycy i choroba Hashimoto to są coraz bardziej popularne i coraz więcej osób przyjmuje hormony tarczycy, czyli tyroksynę, czy to jest eutyrox, letrox, eltroksin, czy inne preparaty hormonów z hormonami tarczycy. Trzeba wiedzieć, że kawa może wpływać na wchłanianie się tych preparatów. Generalnie zalecenie jest takie, i pewnie wiecie, jeżeli przyjmujecie te leki, że trzeba je zażywać rano, na czoło, najlepiej popijając wodą przed śniadaniem. Przy czym warto tutaj jeszcze zaznaczyć, że rano, na czoło przed śniadaniem, to znaczy, że dobrze by było, żeby ta godzina pomiędzy lekiem a śniadaniem została zachowana. Dlaczego to podkreślam? Dlatego, że w codziennej swojej praktyce widzę, że często pacjenci tej godziny nie zachowują. Często mówią, że przecież 15 minut albo pół godziny, że do tej pory tak zawsze robili. I dlaczego o tej godzinie się wspomina? Rzeczywiście są badania, że zdecydowanie lepiej wchłania się jednak lek, jeżeli damy mu godzinę, zanim zjemy i zanim w żołądku pojawią się jakieś produkty spożywcze, które utrudnią po prostu wchłanianie się leku. Czyli jednak godzina ma znaczącą przewagę nad półgodzinną, tym bardziej nad kwadransem. Jeśli przyjmujesz pół godziny przed jedzeniem i godzina jest dla Ciebie nierealna, spróbuj 45 minut. Tak naprawdę każde 15 minut, każde 5-10 minut też warto to powalczyć. Część pacjentów mówi, że nie ma tyle czasu rano po prostu. Część osób mówi, że no, jedzenie to jedno, ok, jedzenie godzinę może poczekać, albo nawet później, bo jest w pracy, ale przecież ta poranna kawka jest nie szkodzi, to nie jest jedzenie. Otóż okazuje się, że kawa pogarsza znacznie wchłanianie leków. Nawet ponad 30% gorzej wchłaniają się hormony tarczycy. One się wchłaniają w gorszym stopniu i wolniej pojawia się ich stężenie we krwi. Czyli to może wpływać na Wasze samopoczucie, może wpływać na to, jak jest wyrównana tarczyca, może wpływać na wyniki badań, może to wymuszać na lekarzu prowadzącym konieczność jakby zwiększenia dawki leku, tylko dlatego, że on jest źle przyjmowany. Co to znaczy źle? To znaczy, że kawa jest bez zachowania minimum godzinnego odstępu wypijana po leku. Lepiej by było nawet, żeby to było 2 godziny, wtedy to już jest bezpieczna odległość. Dla części osób, tak jak wspominałam z tym jedzeniem, tutaj jest podobnie, że jest to taka bariera nie do przejścia, bo po prostu żyjemy szybko, rano wstajemy, szykujemy się, lecimy dalej, praca, dzieci, jakieś tam różne obowiązki i tego czasu nie ma, no bo to trzeba było wziąć lek, odczekać godzinę, potem zrobić się śniadanie, ewentualnie potem kawkę, potem się tam jeszcze jakoś przyszykować, pojechać do pracy i tych godzin nie ma. Jak to rozwiązać? Na pewno nie jest rozwiązaniem zmiana rodzaju kawy. Oczywiście, że mleko, czyli mleko dodane do kawy również będzie pogarszało jeszcze bardziej wchłanianie. Natomiast nawet picie czarnej gorzkiej kawy tutaj nie załatwi sprawy, nie skróci nam tego czasu do mniejszej wartości niż godzina. Więc tutaj zamiana kawy na taką bez mleka też wiele nie zmieni. To, co możemy zrobić, no to oczywiście tą kawę opóźnić, wypić ją sobie w pracy. To, co możemy jeszcze zrobić, to oczywiście zmienić sposób przyjmowania hormonów. Jak? Możemy przyjmować hormony przed snem, czyli po zachowaniu odstępu znowu od posiłku i kawy, ale wieczorem raczej nikt nie pije kawy tak późno, więc tutaj to nie stanowi problemu, a więc 3 godziny po ostatnim posiłku już jakby jesteśmy znowu na czoło, już mamy pusty żołądek i możemy ten hormon sobie przyjąć wieczorem. Czasami pytacie, czy musi być 3 równo. Nie, może być i 4 tak samo. To zależy, o której jakby chodzicie spać w stosunku do ostatniego posiłku. Natomiast no, co najmniej 3 godziny wtedy trzeba ten odstęp zachować i można przyjąć w ten sposób hormon tarczycy. Oczywiście, jeżeli przyjmujemy wieczorem, no to decydujemy się, że przyjmujemy na stałe wieczorem, a nie raz wieczorem, raz rano, no bo to już wtedy jest duże zamieszanie. No i wtedy oczywiście informujecie lekarza, że przyjmujecie teraz hormon na wieczór. To się u części osób dobrze sprawdza. Druga opcja, która od dość niedługiego czasu istnieje i jest też do wyboru, to jest hormon tarczycy, który jest w płynie.
są badania, że on rzeczywiście się szybciej wchłania i rzeczywiście nie trzeba tego godzinnego odstępu od kawy zachowywać. Jest jeszcze taki w żelowej kapsułce hormon, również szybciej się wchłaniający, ale na razie w Polsce jest niedostępny, więc ewentualnie trzeba by było sobie sprowadzać. Natomiast ten wpłynie w Polsce już jest. I rzeczywiście u części pacjentek jedyną tak naprawdę opcją, znaczy jedynym argumentem, żeby przejść na ten hormon płynny, jest właśnie ta poranna kawka, z której pacjentki nie chcą i wcale nie muszą rezygnować. Reasumując, jak najlepiej przyjmować leki, jeśli lubisz też kawę, jesteś kawoszem? Zachowaj minimum godzinny, lepiej dwugodzinny odstęp między hormonem a wypiciem kawy. Zachowaj też godzinny odstęp między hormonem a jedzeniem. Jeśli to jest niemożliwe do przyjęcia, spróbuj spożywać leki przed snem, albo przejść na formę płynną, albo tak jak wspomniałam wcześniej, opóźnij picie kawy. Niektóre pacjentki miały takie też pomysły, żeby budzić się w nocy i przyjmować hormon tarczycy. Oczywiście można, natomiast to troszkę sprzyja takiemu zamieszaniu i nieregularności, bo raz się tę noc obudzą i łykną lek, czasami nie, albo mogą go niechcący puknąć dwa razy, bo nie będą pewne w nocy, czy puknęły. Oczywiście można i w ten sposób, natomiast jest to dość uciążliwa terapia, poza tym no nie chcemy zaburzać rytmu snu, więc to może nie jest, znaczy to nie jest najlepsza opcja, na pewno nie może, tylko to nie jest najlepsza opcja, więc no można oczywiście też trochę wcześniej spróbować wstawać, czyli troszkę sobie przesunąć ten dzień, zaczynając wcześniej i wtedy ten odstęp uzyskać. Albo na przykład śniadanie, tą kawę spróbować sobie przerzucić już w pracy, na przykład jeżeli rano nie ma tyle czasu. Także opcji jest kilka. Ja nie zniechęcam absolutnie do picia kawy, oczywiście można też nie pić kawy. Natomiast ja jestem kawoszem i nie chciałabym zniechęcać nikogo do tego, żeby kawę pić. Kawa ma dużo bardzo pozytywnych efektów prozdrowotnych. Myślę, że spróbuję też opowiedzieć któregoś dnia na ten temat, bo tego jest naprawdę mnóstwo, więc nie chciałabym zniechęcać tutaj absolutnie do picia kawy. Natomiast też dzięki temu, że będziemy tą kawę pić lepiej, w odstępie odpowiednim od leków, możemy uzyskać lepsze wyrównanie hormonalne, możemy uzyskać lepsze wchłanianie się hormonów tarczycy, lepszą konwersję, czyli lepsze hormony wolne, FT3 i FT4. Jeżeli ktoś sobie liczy te procenty, czyli możemy sobie te procenty podciągnąć, możemy sobie obniżyć TSH, a czasami nawet zredukować przyjmowaną dawkę hormonu. Także myślę, że warto, dlatego że jest szansa, że będziemy czuć się lepiej, że będziemy mieć dobrze wyrównaną tarczycę, a jednocześnie nie rezygnujemy z tego miłego napoju, jakim jest kawa. Po kolejne praktyczne wskazówki, zapraszam Cię tutaj już niedługo. Może opowiem sobie o mleku, może opowiem o herbacie, a może opowiem sobie jeszcze o czymś zupełnie innym. Ja też chętnie przyjmuję Wasze propozycje tematów, także też zapraszam do tego jak najbardziej w komentarzach albo w wiadomościach prywatnych o różnych substancjach, o hormonach, o wchłanianiu, o suplementacji, o wpływie różnych czynników dietetycznych opisuję też bardzo dużo w moich książkach, o książce o Hashimoto niedoczynności tarczycy, książce o insulinooporności. One są dostępne u mnie na profilu dr Magda i też jak najbardziej zapraszam. Zapraszam też na bloga, gdzie jest mnóstwo praktycznych informacji. Jest też fajny wpis na temat wpływu kawy, jak ją pić w stosunku do hormonów tarczycy. I do niedługiego zobaczenia.